zaprasza na program. Łódzki Zoo z Orientarium zaprasza na pokazowe karmienia zwierząt. Wszystko zaczyna się od słoniarni. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można zobaczyć pływające słonie. Karmienie ryb w strefie oceanicznej i aż trzy w strefie Wysp Sundajskich. Tutaj można podziwiać podczas posiłków orangutany, niedźwiedzie malajskie i od niedawna winturągi. Nie zmuszamy, no nie możemy ich zmusić, więc te pokazowe karmienia służą temu, żeby nasze zwierzęta zachęcić do tego, aby podeszły po prostu do naszych zwiedzających, bo też nam jako ogrodowi zależy na tym, aby nasi zwiedzający mogli te zwierzęta zobaczyć. Nasze zwierzęta bardzo często właśnie mają na tyle duże wybiegi, że mogą się schować, mogą pójść spać, do czego mają pełne prawo. Tak więc o określonych godzinach staramy się je zachęcić do tego, aby podeszły bliżej, żeby można było je zobaczyć. No i najlepszą metodą jest właśnie zachęcenie je poprzez zaproponowanie im czegoś smacznego, czyli jedzenia. Nie zmuszamy zwierząt, żeby podchodziły do szyby i pokazywały się ludziom. Jest to ich dobra wola i właśnie przekupujemy je różnymi smaczkami. Niedźwiedzie bardzo chętnie jedzą przeróżne owoce. Największym ich przysmakiem, który dosyć rzadko dostają, jest miód, który również w naturze jest ich takim łakomym kąskiem. Do tego dostają również gotowane mięso oraz takie powiedzmy owsianki, czyli mieszankę płatków owsianych wraz z bakaliami, które też bardzo lubią właśnie ze względu na to, że są słodkie. Część zwierząt nie widzi rozkładanego po wybiegu pożywienia. Wyjątkiem są orangutany, które mogą podglądać, gdzie opiekunowie rozkładają przysmaki. Chowamy zwierzętom i orangutanom jedzenie, aby musiały troszkę czasu spędzić, ale orangutanom, tak jak pan mówi, pozwalamy podglądać, zwłaszcza jak na karmieniu będzie budi i ketała. Bierze się to stąd, iż gdybyśmy schowali jedzenie, nie pozwalając im podglądać, ryzykowalibyśmy, że budi jako pierwszy wchodzi na wybieg, ketała zazwyczaj czeka, no i mógłby zgarnąć wszystko. A jak widzą, gdzie jest wszystko chowane, no to budi może sobie zaplanować, że pójdzie po najlepsze smaczki, a w tym momencie ketała ma szansę, żeby się wślizgnąć i coś tam dla siebie też uczknąć. Można zobaczyć, jak te zwierzęta korzystają z narzędzi. W naturze również korzystają z narzędzi. U nas oczywiście chcemy je do tego jak najbardziej zachęcać, więc jak przyjdą Państwo, zwłaszcza do orangutanów, to można zobaczyć, że są różnego rodzaju zabawki, które wręcz wymagają właśnie użycia patyczka, czy czasami orangutany zamiast patyczka próbują wydmuchać różne rzeczy z tych przestrzeni. Tak więc dla nas też to jest o tyle fajne, że te zwierzęta po prostu czymś się zajmują i stymulujemy ich również mentalnie. Od niedawna pokazowe karmienia są prowadzone u binturongów. Urodzone kilka miesięcy temu młode wprowadziły duże ożywienie na wybiegu. Ten wybieg binturongów jest dużo żywszy. Maluchy wprowadziły tutaj sporo i zamieszania, i różnych ciekawych sytuacji. Biegają, bawią się razem. Nasze starsze binturongi głównie aktywne są po zmroku, tak jak w naturze. Wtedy wychodzą na żer. Natomiast młodzież tutaj cieszy oko wszystkich zwiedzających i przede wszystkim nas. Do niektórych podopiecznych opiekunowie wejść nie mogą. Wtedy to przysmaki są wykładane na wybiegu bez zwierząt. Do niektórych opiekunowie mogą wejść z przysmakami. Myślę, że to też jest dużo ciekawsze dla zwiedzających, kiedy właśnie mamy możliwość nawiązać takiego bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Są karmione z ręki, można też je właśnie zachęcić do tego, żeby podeszły do szyby i pokazały się w całej okazałości. Natomiast ze zwierzętami, które są bardziej niebezpieczne, nie ma tej możliwości, więc po prostu rozkładamy jedzenie w różnych takich kluczowych miejscach, gdzie łatwo wtedy można je zaobserwować. Szczegóły związane z pokazowymi karmieniami zwierząt w łódzkim zoo można znaleźć na internetowej witrynie Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Łódź dziękuję za uwagę.